Pora na play-offy turnieju Mappers Delight. W górnym prawym rogu w kolorze czerwonym polski zawodnik Krystian, czyli Krystian Szczęsny, a w dolnym lewym rogu Blaj, czyli z Ukrainy grający. Agresywny przeważnie zerka, ale tym razem początek mamy raczej spokojny, raczej niezbyt taki zrywny. Krystian już poleciał swoją adeptką na zwiat. Jak widzimy, mapa to Fumarole Foxtrot. Mapa, w ogóle ten turniej to jest taki trochę test tych różnych dziwnych map, którą stworzyła społeczność. To nie są mapy od Blizzarda, tylko to ludzie stworzyli. I tutaj zobaczcie, taka ciekawostka na mapie. Nawet widzieliśmy podbicie adeptki. Może też z Erglingą się oberwie, kto wie. O, dokładnie. Było podbicie. No i właśnie na tej mapie taki jest dodatkowy element, czyli jest taki motyw, że są, nie wiem, czy to można nazwać, wyrwy wulkaniczne i one potrafią podbijać jednostki, trochę tak jak granat Reapera. No i to jest taka osobliwa część tej mapy. Poza tym wszystko jest takie same. Jest dokładnie tak samo. No nie no, Kamil, teraz nie mów, że masz kartę graficzną, której potrzebowałem. Znaczy już kupiona niestety, nowa, przepłacona. Tak, tak, dokładnie, GTX 1660. No. Ale ty mówisz o jakiejś S wersji? A super nawet masz wersję w takim razie chyba. Chyba, że ja oddam tę kartę graficzną swoją i wezmę swoją. I profit. Ile dałem? Nie wiem, 2300, 2200, ile to było? Nie wiem. No w każdym razie trochę już poszło. A to mówisz o wersji super chyba. No dobra, no i z wprowadzenia naszego StarCraftowego to w zasadzie tyle. Całość pojedynku myślę, że może być absolutnie standardowa, tylko gracze będą musieli bardzo uważać, jeżeli chodzi o przechodzenie przez środek mapy, czy jakąś bitwę w tych okolicach, bo czasami może losowość zadecydować o tym, jednostki którego zawodnika zostaną podbite. Może cały czas będzie fruwać Protoss i nie będzie w stanie zadawać za bardzo obrażeń. Mam za 2200 tak super, to... To i tak by nie poszło. Ale kurczę. Mam 30-70 za 10k okazja. Nie, już w takim razie to... To nic, to nie. Nie stać mnie na takie rzeczy już. Dobra, Feniksy są grane przez Krystianera. No, ciekawy pomysł, ale myślę, że całkiem mądry, bo mapa jest naprawdę ogromna. Też taka trochę niebanalna, bo jak spojrzymy na minimapę, to mamy trochę koloru czerwonego, a normalnie on na minimapie nie występuje zbyt często. Na przykład ja przeciwników mam w tym kolorze. A tu pyk, taki motyw na mapie. Myślę, że fajna, ciekawa sprawa. No, a tu Blaj spróbował, ale jak widać nie udało mu się rozwalić trzeciej bazy, bo zbyt dużo jest jednostek Polaka. Doskonale, jest dobra obrona. No, to są w zasadzie gracze, którzy mam wrażenie, że nie odbiegają od siebie jakoś bardzo mocno skillem. Jak najbardziej może Krystianer wygrać z Ukraińcem i vice versa. A byle zagrał najlepiej jak potrafi. To jest interesujące w ogóle, że Krystianer nawet nie wiedziałem, bo jakby nie tak dużo gier Krystianera widziałem, śledziłem w ostatnim czasie. Ale no interesujące, że Nazerga lubi grać Feniksy. Trochę mi to przypomina Goblina. O, Rotterdama też w sumie. Dobra, poleciały dalej Feniksy. Jak widzimy, są te wybuchy. One są tylko tutaj na tym najniższym terenie. I one są w stanie podbijać zergów. Naprawdę sporo tych wybuchów. Nie tak, że raz na jakiś czas, tylko cały czas są erupcje. No i doskonale, nie ma królowych za bardzo, więc pomimo tego, że jest wieżyczka, to można się rozprawić z kilkoma dronami. No teraz trochę stracił, ale piękne cienie są, wow, okej, na tych ustawieniach graficznych wszystko zupełnie inaczej wygląda. Dobrze, dobrze. Czy te wybuchy podbijają wszystkie jednostki? No naziemne tak. Chyba, że Ultraliska, nie? Bo Ultraliska ma odporność na takie różne patenty, więc ciekawy jestem, czy na Ultraliska by zadziałało, bo on niby jest jednostką, na którą nie działają, wiesz, Force Fieldy, czy jakieś inne tam rzeczy właśnie, jak Granat Reapera. Ciekawe, czy to by na niego zadziałało. Pewnie nie. Ale na jednostki powietrzne absolutnie nie. No właśnie, na Tora i Kolosa to jest dobre pytanie. Czy na jednostki Massive zadziałam?
Także są takie podbicia. Czy zadaje te obrażenia? Też w sumie dobre pytanie. O, nie ma tutaj tej informacji, ale z tego co widziałem chwilę wcześniej, to nie. Nie zadaje obrażeń, ale podbija i w trakcie bitwy, jak ci parę razy podbije wojsko, to może to zrobić decydującą różnicę. No, niezbyt udany pomysł Christiany Ra teraz, żeby tak wlecieć w te hydry i coś spróbować złapać. Bla już zbiera spory limit. A Christiany Ra oczywiście konstruuje swoją dużą, misterną armię. Nie wiem, czy tutaj ta czwarta baza to jest najlepsza lokalizacja, ale no widocznie Christiany Ra nie chce jej tutaj stawiać. No, tu by było chyba łatwiej bronić taką czwartą bazę i na przykład czekać do karierów. Natomiast tędy będzie można może łatwiej przechodzić do Blaja, bo jeżeli pójdziemy właśnie tą stroną, tą ścieżką, to wtedy nie trzeba przechodzić przez środek mapy i nie ma problemu. Na razie zawodnicy niezbyt są przejęci tymi wybuchami na mapie. Nie bazują na tym swojej rozgrywki jakoś mocno. Limit Christiany Ra naprawdę się sensownie wygląda. Z jakiegoś powodu Blaj wcale nie ma aż takiej masy. A Christiany Ra, no właśnie, dobry rozwój. Dobrze, dobrze. Nie, nie wchodzi jak dotąd. Ile to jest? 6 mortali, tak jest. No i ale gdzie są high templary? Bo to tak trochę o nie się tutaj też sprawa rozbija. Widzę, że były kolejne podbicia, ale te rzeczy nie zadają obrażeń. Jakkolwiek dziwnie to się nie prezentuje. O, Christiany Ra? Nie, nie, nie. Nie będzie chciał w to wdepnąć. To jest niestety też Kryptumor Blaja, więc doskonale widzi pozycję polskiego wojska. Boże, co tu się dzieje? Co to jest za taniec szamana? O nie, High Templary nie były w stanie uciec, bo zostały podbite. Aż 2 High Templary. No nie, no, no nie, no nie, no nie. No fatalnie. Wyszło fatalnie, jak drewniane panele w łazience. No, to nie miało tak wyglądać. No nic, Christiany Ra nie podołał. No widać, że mapa zrobiła sporą robotę. Co ja zobaczyłem tutaj? No dobra, zaczynamy. Punkt niestety dla Blaja. A druga mapa to Maze of the Ancients. No i ta mapa wyróżnia się tym, że mamy tutaj takie bramy Xel'Naga. Jeżeli się to rozwali, zniszczy, to się zamyka ta brama, ale potem znowu jak się jeszcze raz zniszczy, to się otwiera. Także mamy drzwi działające non-stop. To fajna sprawa nawet jest. Ale jeszcze chyba nie widziałem ani jednego pojedynku na tej mapie, gdzie by było to jakoś mocniej wykorzystane. Tych bram tutaj tych jest bardzo dużo, więc jak najbardziej zawodnicy. O, tutaj na środku też są takie drzwi. Tu są drzwi, wszędzie są drzwi prawie. Dlatego niby labirynt. A, bracket. No tak, bracket trzeba też wrzucić. Już pędzę. No, drabinka już dość prosta, bo zostało oczywiście 8 graczy. I zaraz wrzucimy co trzeba. No, Blaj. Blaj, jak widać, z wczesnym spawning poolem. Nie przyjrzałem się, czy to był 12 pól, 12 pól, ale tak trochę wygląda na dość wczesnym. Ale chyba to nie była 12. Dobra. No to ogarnięte. Jest już drabinka zrobiona. Pole przyspieszające o 35% powoduje, że w sumie Lingi mogłyby tę probę może nawet jakoś cudem okrążyć i złapać, ale wątpię, bo pewnie Christiany Ra kliknął na minerały i tak ucieknie. O! Polak robi adeptkę. O kurde. No dobra.
Tak, tak. Trzeba tak to zrobić właśnie, jak widać. Nie no, będzie w sumie chyba ok... Oj. Czy będzie dobrze, czy nie będzie? To jest taki... Powiem wam, ten spawnik pól mi guru przypomina polskiego zerga. On też tak lubił w taki niewygodnym momencie przyjść z reglingami, że nie wiesz, czy ty powinieneś mieć tego zelotę, czy ty nie powinieneś mieć. Ciężkie są decyzje. Boże, ile probek padło już. O, jeszcze jedną ma ochotę złapać Blaj. Ta, która tu zbiera gaz. No i niestety udało mu się. Jest 6 probek. 4, okej. Okay, myślałem, że jeszcze gorzej. No, ale 4 to i tak jest dobry wynik dla 6 z reglingów. Niestety. Niestety nie poszło. Może jakaś akcja odwetowa teraz by się przydało. No, adepki mam wrażenie, że zmieniły swój kolor na moment. Są teraz takie bardziej krwiste. Dobrze, jest drona. No, 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 ej, nie trafił albo... Chciał trochę ograć Blaja, tu nie starczyło czasu. No jedna drona za dwie adeptki, trochę słabo. Nie zazdroszczę tej wymiany Krystianerowi. Raczej nie poszło. Kurczę, ciężka sprawa tak z Blajem. Sensownie to teraz zagrać. Wszystko widzi dość dobrze. O! Jest i Voidray, jest laser. No ale i tak technologia została w miarę odkryta. No, w moich oczach, okej, okay, nie Blaj, tylko Krystianer słynie z tego, że gra archondropy na zergów. O, a tu będzie jeszcze rozwinięta sytuacja. Dobrze, dobrze. Teraz jest mała nadzieja, że ten Voidray zrobi może jeszcze jakieś większe obrażenia, ale dobry zerk oczywiście, jak tylko widzi Voida, to chowa wszystkie Overlordy z powrotem do swoich baz, tak żeby królowe stanowiły bezpieczeństwo. No i mamy niebanalną rzecz, bo jest w zasadzie all-in na all-ina. O, to jest dobra rzecz, że teraz Krystianer zajmuje trzecią bazę, bo jak on zajmie trzecią bazę, to na pewno Blaj go będzie, no i tak będzie Blaj atakować. Ale najważniejsze, że on będzie mieć dobrą odpowiedź. Dużo gatewayów. Jeszcze by się przydał warpism. A nie, już jest nawet warpism. Świetnie. Dobrze. No nie widać tego Nydusa niestety. Bo Nexus jeszcze nie jest ukończony. Także są pewne niedociągnięcia. Oj, Mateusz. Z lokustami nie ma co się kopać. Lepiej pójść na jakąś kontrę albo coś na wzór. Oho, Blaj poszedł po rozum do głowy. Nie będzie atakować budowanego Nexusa, tylko od razu na ekonomię drugiej bazy. Tutaj co interesujące, nie ma zajętych asymilatorów, czyli Krystianer nawet nie myśli o tym, żeby grać Archony, tylko on chce z zelotami zalać przeciwnika. Nawet mam... O tak, on praktycznie nie ma wydobycia gazowego, okej. Okay. Czyli to jest taki czysty zelotolin, no i oby zadziałało. To może się udać, to się może nawet musi udać, bo tu w ogóle nie ma roachy. Wszystko Blaj inwestował w Swornhosty. Ej, dawaj. Dobrze, więcej tych zelotów. Dobra, od razu rzuca się na wychodzące roachy, ale... No, to musi być jednostronna bitwa. Dobrze, i chyba tak właśnie się stanie. Próbuje Blaj zaatakować Warprisma, polskiego zawodnika, ale na szczęście jest umknięcie. Już pierwsze Swornhosty też zaczynają padać. I chyba się udało, tak, myślę, że się udało. No naprawdę. Ledwo, bo ledwo, taki chamski all-in. Z czego swego czasu trochę słynął też Krystianer. Ta trzecia baza to oczywiście była mistyfikacja i oszustwo. Ale najważniejsze, że się udało. Kolejny Nydus rozwalony. Czy mi się wydaje, czy on stracił wszystkie Nydusy? Nie, jeszcze gdzieś jest jeden tutaj na dole, żeby można było wyjść jednostkami. Jest, dobrze, uff. 1-1.
dla Krystianera. Nie no, remis oczywiście. Dobra, zaczynamy. Trzecia mapa w tym zacnym pojedynku, tym razem mapa New Ravensburg. No i Polak Krystianer kontra Blai. Jedziemy. No jak widzimy, na tej mapie są właśnie te całe Hellstorm Missile Turret i można je przejąć, stając jednostką naziemną w tym okręgu. Jeżeli jest wróg w tym okręgu, no to wtedy nikt nie ma tego tureta, z tego co rozumiem. No i to są takie naprawdę mocne turrety. Co interesujące, są też te lokalizacje, gdzie je dodali. Na przykład w pierwszej bazie, no tutaj zobaczmy, że nie ma turreta, którego możemy sobie przejąć, który nam będzie bronił przed mutaliskami wydobycia. Ale jest turret tutaj i w naturalu ten turret już nawet coś tam może pomóc, nie? No wiadomo, że tutaj też by się przydały z dwa, ale nie ma tak łatwo. No i też na mapie jest cała masa turretów i najśmieszniejsze jest to, że tutaj może jakiś zwiadowca by stanął. Krystianer, nie wiem, czy przez chwilę o tym nie myślał, żeby zająć jakiś turret i rozwalić tego lecącego Overlorda. Na przykład tutaj mogło to by mieć miejsce. Jakbym grał na miejscu Krystianera, to bym się nad tym skupił. O, on teraz przejął turret, żeby może strzelić w Overlorda, ale nic z tego. Jak widzicie, turety też mają energię. I ta energia powolutku rośnie. W momencie, gdy strzela turret, to energia jest oczywiście wytracana. Więc to nie jest tak, że przejmujesz turret i masz przez nieskończoność czasu do niego dostęp. A, no i te turety są niezniszczalne, z tego co tutaj widzę. Na minimapie trochę dziwnie te turety wyglądają, jeżeli mam być szczery. Jakieś takie chamsko wklejone coś. Tak to wygląda, ale na mapie już spoko. Przyzwoite mikro Krystianera, ale i tak Blai nie zamierzał stawiać budynku. Przynajmniej nie tak szybko, może... A nie, dobra, teraz już zagrał. No ale i tak opóźnienia niestety nie było. O, ej, chwilę. Ten turret należał do Krystianera, nawet jak zerglingi były za probą, czyli chyba chodzi o to, kto pierwszy wejdzie w ten okrąg i no nie zginie. Okej. Myślałem, że jak są dwie frakcje w jednym okręgu, to ten turret jest niczyj. Bo tak zazwyczaj działają takie elementy. Bardzo ładna kontrola Krystianera. Nie wpuścił żadnego zerglinga do swojej bazy, czyli Blai dalej nie ma świadomości Stargate'a, ale na pewno jest to najbardziej spodziewana technologia. Na górze jeszcze Overlord. No właśnie. Czy go Krystianer pamięta? Czy pamięta, gdzie on w miarę się ustawiał? Tutaj jest faktycznie taka ciekawa półka skalna, gdzie można stanąć i wtedy Protoss tego nie widzi. No barykada z tych raczej mało udanych. Zalepia to pylonem trochę Krystianer. To ta mapa, gdzie bazy są źle postawione. No były, ale Łysy zainterweniował. Już są dobrze ustawione, już nie ma tej przerwy. Ale faktycznie tak było pierwszego dnia, czy drugiego. Kilka rzeczy zostało dość szybko poprawionych przez twórców map, bo to nie Blizzard. Tutaj jak napiszesz do twórcy mapy, to on ci odpowie w miarę sensownym czasie, podejrzewam. Pewnie max 10-12 godzin, no bo tam zależy, w jakiej strefie czasowej on żyje. Jest reakcja, jest od razu poprawka i do przodu. Dobra, ile tych gatewayów? Czy on naprawdę jeszcze raz gra to samo? Tak to wygląda. Oj, Krystianer, ty kombinatorze. No, teraz trochę widać. Znaczy, są dwa kolejni zloci. Królowa sobie tureta może przejąć. O mój Boże. Turet, synu, turet. O nie, on w to wejdzie, nie? No dobra, uff. Jak dobrze, że Blai trochę tak nie ogarnął. Ciekawe, czy Cryptumor. Znaczy, nie sądzę, żeby Cryptumor przejmował tego tureta. Oho. No właśnie, jest respekt przywrócony. Te turety naprawdę naparzają, to nie jest takie byle co. Tak, turety są tylko
przeciwpowietrzne, natomiast ważna sprawa, one nie wykrywają jednostek niewidzialnych. Nawet jest napisane no detector. Czyli nie można... Co? Ale jak fantastycznie to wygląda! Nie ma Roach Warrenblade? Na trzech bazach on gra? Jak on gra? Co on zrobił? On nic nie ma. Jezu. No naprawdę? Ale to jest przykry obraz... Blaja. Uciekł trochę Christianer dalej, żeby autoturez go właśnie nie wyjaśnił. Ale co się stało? No kompletnie nieprzygotowany. No łatwo, łatwo. Teraz też ważne, żeby się zeloty za bardzo nie oddzieliły jeden od drugiego. One sobie muszą trochę pomagać. Oj, 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 oj. O, dobry ruch Blaja, przejął na chwilę dronami tego tureta, żeby strzelać w transportowiec. To trochę osłabi, opóźni Warpina, ale co z tego? No miazgunia. O Boże, Blaj. Oj, naprawdę, jakby pierwszy raz grał na tego builda. A dopiero co na niego mapę przegrał. No co się stało? Kompletnie zaskoczony. No faktycznie, Christianer tak... No nie pamiętam nawet ostatni raz, kiedy tak zagrał. Zaskoczenie podstawa. No i lecimy. Kolejna mapa. Polak prowadzi 2-1. No i jak widzimy, na tej mapie są takie różne wiatraki. Dla przypomnienia, jeżeli jednostka stanie na takim wiatraku, to może atakować cele powietrzne, nawet jeżeli pierwotnie tego nie mogła robić, czyli Maruder się może położyć na plecach i strzelać w Mutaliski czy inne Overlordy. Zergling też spokojnie może dziabać i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, tutaj widzimy te tutaj te wszystkie wiatraki. Nie jest ich mało na tej mapie, ale tutaj też jest jeden wielki wiatrak, tylko żeby do niego się dostać, to trzeba rozwalić te skałki na środku. No nie widziałem jeszcze jakiejś wielkiej bitwy z ich udziałem. Jak widać też na jednostki powietrzne wiatraki specjalnie nie działają. Ale tutaj próba została wyrzucona. Tak, ciekawe są to elementy. To jest plac budowy kolejnego Nexusa. Ładne te kreski, teraz dopiero zauważyłem te fioletowe, jeszcze jakieś kółeczka, nie kółeczka. Mi się kojarzą te kreski z boiskiem do siatkówki. Ale najbardziej mnie ciekawi, jak zaserwuje Christianer, czy znowu walnie jakiegoś właśnie chamskiego, czy inne coś. Na pewno dość upokarzające byłoby dla Blaja, gdyby trzy razy, jak sobie myślę po prostu o tym, co tu się może zadziać i jakby Blaj trzy razy przegrał z rzędu jeszcze na Zelotolina, no to przykre. Ale w ogóle, że to działa! W ogóle Zeloty gra Christianer w czasach, gdy Zeloty nie mają dodatkowych obrażeń, jak użyją szarży. To jest dopiero dziwne. Czy będę dzisiaj oglądał El Clasico? Co to jest El Clasico? Witamy, Czymek. Jeszcze nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, ale najpierw muszę się dowiedzieć, co to za zaklęcie. O, w ogóle ten, przypadkiem włączyłem Black Mirror na Netflixie i bardzo fajne rzeczy tam są. Przerażające, ale bardzo fajne. Trochę jak film Idiokracja. Też w zasadzie cały film byłem przerażony. A niby taki hehe śmieszny. El Clasico mi się kojarzy z Mana kontra Nercio. Ewentualnie ten...
No jak jakieś dwa kluby piłkarskie mają ze sobą częste pojedynki albo są... To by było co to? To by była Barcelona Real Madryt, nie? A! No, nawet trafiłem. Real kontra Barcelona, no właśnie. To z czymś takim mi się Klasico kojarzy, ale bardziej z Mana kontra Dercio. No teraz już oczywiście nie do rady. Dercio nie gra, ale wiadomo. O, tutaj jest miejsce na kryptomory między tymi wiatrakami, okej. Znaczy, no ma jakiś skrót meczowy pewnie może przypadkiem gdzieś mi śmignie, ale... Tak, żeby namiętnie oglądać, to raczej nie. Ludzie robią takie fajne skróty, wiesz, 8-10 minut i już masz wszystko. Chyba, że nie było goli, to minuta może. To dużo osób w miarę przewiduje to, co się dzieje. W zasadzie najlepsze jest to, że te przerażające wizje właśnie z tych książek, nie książek, to w zasadzie już się stały, już są, tylko w takiej póki co łagodniejszej formie. Wow, on to robi jeszcze raz. Co za paskudnik z tego Krystianera. Powinien się wstydzić, że gra Protosem. No naprawdę, ale nie, no jak, no trzy razy z rzędu. No nie ma to prawa chyba zadziałać, ale... No ale on to robi. Nie no, teraz Blay robi już roacze, więc chyba da radę. No i zobaczymy. Jeszcze nie ma szarży w tym ataku. Cała naprzód, ale my nie mamy szarży. No nie no. To nie te obrażenia. O dobra, już. Łydki napięte, można szarżować. Trochę zamikrował Krystianer. No nie no, ja nie wierzę, że on to wygra. Świetnie ustawione królowe między minerałami. Można użyć jeszcze jednej transfuzji. I tak właśnie uczynił Blay. Tu jest już całkiem sporo roach, Oracle stara się pomóc, ale chyba to wszystko daremne. Nawet adeptki z bazy przybiegły. Ej, 17 dron zniszczonych. Jakby Krystianer teraz zaczął robić proby. No to może. Teraz niestety będą straty w zelotach. I to straty niemałe. O, zaczyna robić probki. Wycofaj. Walcz dalej. No nie no, jest 38 probek do 34 dron. Co? A Blay zrobił to! Wszedł na wiatrak i strzelił Warpizma karakanami. Normalnie roacze nie strzelają w Prizma, ale ładnie wykorzystał mapę. No Blay to jest oczywiście IQ 200. Boże, a tu ile tych wiatraków? Dobrze. No nie no, to był knockout chyba. Doskonale. Te roacze wyglądają, ale bardzo mądrze, że stanął tutaj teraz Blay, bo przecież jak Krystianer by zaczął wracać tym Feniksem czy inną Oracle, czy przelatywać Warpizmem, to akurat to złapie. No, ta mapa jest naprawdę niezła. Jeszcze raz spróbował zaryzykować Krystianer, tym razem właśnie z Immortalami, ale no nie widzę na razie nadziei. Dwa razy więcej wojska ma Blay, oczywiście spora część jest w jajkach. No ale co z tego, zaraz z tych jajek wyskoczą. Kurczę, ale Krystianer ma naprawdę w porządku kontrolę.
No może, może. Jak wystarczająco długo Immortale będą bić bezpośrednio w karakany, to tutaj się może wytworzy jakaś różnica. No nie, no teraz to już po różnicy. Nie, nie poszło niestety. Nie ma sensu chyba się tu zastanawiać teraz. Dalej ciekawe, czy znowu wskoczy na te wiatraki. Nie, nie, nie. Ale jeszcze przed chwilą tego próbował. Teraz najciekawsze, czy można być zakopanym w powietrzu. No pokaż, że, bo jestem arcy ciekaw. No. Nie można chyba. Ale weź wykopi zakop na wiatrakach. Kurczę, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. O, Krystiany teraz obrywa w wielu miejscach jednocześnie. No trochę wydaje mi się, że przegiął grając to samo 3 razy. Musiał chyba już zostać w końcu ukarany. No ale z drugiej strony, kto by się spodziewał, że aż 3 razy z rzędu zagra taką zagrywkę, prawda? O, o, o. No, wyjdź, zakop. No nie do końca Blaj mi kruje. No może jednak? Nie, dobra, nie. Dalej nie. Najlepsze jest to, że na tych wiatrakach, zobaczcie, te jednostki jakby nie mają kolizji. Więc może być jeden na drugim i one mogą atakować, więc to też jest taka no dość specyficzna sytuacja. Ciekawe, jaka rasa najbardziej by na tym zyskała. Wydaje się, że Marina, ale jak walniesz w takich Marinów kolosem albo Stormem, to tak trochę wszyscy mogą zginąć naraz. I najlepsze, że nie wiadomo ile ich tam będzie, to wszystkie dostaną i to mocno dostaną. Powiem wam, że tak momentami jeszcze wierzę, ale szybko przestaje. Nie no, te wszystkie zloty gdzieś poleciały teraz w koniczynę za tymi dronami. Krystianer ma 0 przychodu na minutę. Mówię o minerałach oczywiście, bo gaz jeszcze gdzieś jakaś jedna proba przed chwilą zbierała. No nie no, 0 probek, no o czym my rozmawiamy. Musiałby naprawdę tutaj niezły taniec z gwiazdami zrobić Krystianer, żeby to Immortale wytańczyły. No i GG. Kontrataki Blaja wyłączyły całą gospodarkę. No i mamy 2-2. Tak, remis. Dobra, jazda, jazda. Mamy 2-2. I czas rozstrzygnąć, kto pójdzie do półfinału. No i kogo tym samym zobaczymy jutro. O, dobra, 16 pól, panie Blaj. Mapa zwie się Shakuras... O kurcze. Shakuras Legacy, właśnie sobie przypomniałem. I na mapie Shakuras Legacy jest tak, że mamy 3 ekspansje jak najbardziej zwyczajne, czyli są minerały, jest gaz, wszystko w porządku. Natomiast każda dalsza baza, czyli 4., 5., 6. i tak dalej, ma niewidzialne minerały. Tu są minerały, tu jest gaz. I żeby z nich zbierać surowce, trzeba po prostu mieć detektor, czyli albo kanon, albo obserwer, albo rzucanie MP, albo coś takiego. Także, no, taka ciekawa sprawa. Ale przecież w prawie każdej bazie i tak są kanony. W prawie każdej bazie i tak jest spor. Kto te mapy wymyśla? No właśnie, mapmakerzy tacy różni. Wykombinowali niewidzialne minerały i gaz. Ale w nie takiej skrajnej formie, bo skrajna forma to by pewnie było jakby już w 3. bazie albo w 2. Były takie niewidzialne rzeczy. O, ciernisty, dziękuję bardzo. I cyk, dyszka jest. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy to jest pełna barykada? No niewątpliwie. Bo to jest drugi Cybercore, czyli Krystianer tym razem. Bardzo dobrze zresztą.
nie wpuszcza do siebie lingów, tylko chce je obronić tymczasowo budowanym cybercorem, no i adeptką za chwilę. No i to mi się podoba, bo teraz, jak pamiętacie, pewnie wtedy Christianer, gdy ostatni raz Blight grał to zagranie, stracił aż 4 proby. No i też było zamieszanie w wydobyciu, co też jest oczywiście stratą, a teraz nie ma takich kłopotów. Teraz jest, no po prostu, najlepsze możliwe chyba zareagowanie. Taki element, co się pali cały czas. Taka sytuacja. Leci już na drugą stronę mapy Polak adeptkami. Niespecjalnie się boi zerglingów, które by mogły do niego wbiec, no bo cofnęły się do zerga. O czym może Christianer wie, może nie wie, ale... Nawet gdyby one gdzieś tutaj się kręciły, to jest Stalker w przejściu, za chwilę będzie Oracle. No średnie to, bo teraz adeptka jest obita, więc ja bym tu raczej nie wchodził, ale no zobaczymy, może Christianer i tak spróbuje. O, ale w sumie, no... No tak... Ja wiem... No nie było źle, no bo za 4 drony to nawet... Ale wiadomo, z krzesła Blay nie spadł. Co wygrywa? Broodlord, Infestor czy Kariery? Były czasy, że Infestory w ogóle wygrywały ze wszystkim, co miał Protoss i Zergowie spamowali cały limit Infestorów, ale to były czasy, jaki Infestor miał Infested Terran. Taką umiejętność i w dodatku ulepszenia Zergowe działały na tego Infested Terrana, ale już nie ma tego. To była, była przesada. Zerg Campiu robił same Infestory i GG. Juhu. Siedem lingów. A bez problemu zajmie trzecią bazę Christianer. Jak widzicie, Polak już się naulinował. Już wystarczy. Już nie będzie ponawiać tego samego. No i na całe szczęście. Nie wiem czemu Stalker on właśnie teraz dopiero biegnie. Jakoś późno zaczyna atakować Overlorda Polak. Może dlatego, że był zaabsorbowany robieniem też innych rzeczy. No dokładnie. Infestory były za silne, więc teraz trzeba kampić do karierów. Ale kariery da się jakoś tam w miarę na nie odpowiedzieć, tylko no... Znaczy ja też zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe. Jeszcze jak dobrze timing wyjdzie Protossowi, jak naprawdę całość dobrze zagra, to jednak obrona karierów to jest jakiś wyczyn. Ale jak to mawiają specjaliści, no Seral czy Reynor dają radę, no to chyba się da. Chociaż i oni czasami giną na to. Dobra, zaczynamy. To już bardziej takie ekonomiczne, takie typowe dla Christianera otwarcie, bo robi Archondropa, ale najlepsze jest to, że on wcale jakoś tak się na tej gospodarce nie skupia. W miarę czujne oko zauważy, że na pasku produkcji miliarda probek nie ma. Za to są Immortale, jest szarża. Czyli chyba inny wariant, o mój Boże. To jest coś pięknego, to, co się tutaj dzieje. Spire. Drony, trochę rouchy też oczywiście robi Blay, ale najlepsze jest to, że mam wrażenie, że taktyka Christianera idealnie będzie w stanie Blaya kontrować. Cierpliwości. Jak w ogóle, jak spojrzę na minimapę, jak ona się naga wydaje, bez tych dodatkowych minerałów, one są, tylko że są niewidzialne. Ale mapa wygląda dosłownie dziwnie. O! Stawia w tym nowym miejscu Blay, ciekawe czy... Będzie w stanie zaraz tutaj też spora zagrać, bo to trzeba wykryć te minerały najpierw. No i jedziesz my Christian, bo mało czasu jest. No, żeby teraz się zerk tutaj nie napatoczył, czy on zobaczy wyjście. Tak, widzi wyjście Immortali. I tylko jeden Roach przeżył. No i teraz jest najlepszy, bo z jednej strony Blay chciał grać mutaliski, ale jednak musi doraźnie dorobić limitu, czyli Roache, Ravagery są
oczywiście grane, limity podobne. No myślę, że jest wielki potencjał, żeby wygrać tę mapę tu i teraz, ale chwileczkę, o Jezu, prawie dostał tymi korosiwami. Ale jednak nie, do tego pułapka do pierwszej bazy, bardzo fajna, taka rzucona nagle, niespodziewanie, zamrożona masa dron i teraz można świetnie wykorzystać force fieldy, tak też się dzieje, dobra kontrola Krystianera, ale momentalnie rozbija te force fieldy Ukrainiec, stawiane są kolejne, ale jak świetnie pracują Immortale, zloty tutaj, o Jezu, jak ten Immortal Archon, a nie, dobra, jednak Blay ucieka, ale ta ucieczka jest okupiona tym, że nie patrzy na swoją główną armię, więc straci też więcej. No i kolejny Olin Krystianera jest zakończony, myślę, że już powodzeniem. Pięknie, po jajach, po dronach, po wszystkim. Ten to jest po prostu liner bezczelny. Ale się Blay wkurzy, bo wiecie, w tym turnieju jest co prawda te $300 za pierwsze, 150 za drugie. I chyba 75 za półfinał, ale za ćwierćfinał nic nie ma i w tym ćwierćfinale Blay odpadnie. Czyli grał i nic. A Krystianer zaraz wjedzie cały na czerwono do właśnie tego półfinału. Nie, no nie ma szans. Nie ma szans, panie Blay. Także tylko czekamy już na GG i możemy cieszyć się sukcesem Krystianera, bo ja osobiście trochę wątpiłem w to, że mu się uda. O, jeszcze widzę, że 3 mutaliski zrobił Blay. Krystianer nawet reaguje Feniksem. GG. Nice. Dobrze, no jest niespodzianka taka. Myślę, że nawet przyjemna. Jeszcze się upewnię. Tak, 75 za półfinał, czyli Blay odpada i niestety z niczym. No i w sumie potem Max Pax for Yumi, kto wie, Krystianer w PvP też ich może pokonać. No well played, fajnie, dobrze. Od miecza wojuje, od miecza zginął. Olinami, tak, to takie trochę styl Blayowy jest. No ale siadło Krystianerowi, to siadło.